mogą mi wyjaśnione jako proste z tych, którzy uświadomili sobie, że oni jako korzystający z tej niepełnej wolności w pierwszej kolejności są teraz odsuwani do drugiego szeregu werdyktem wyborczym. Bo spójrzmy, jak wyglądają dzieje Polski w ostatnich 70 latach, tak krótko, syntetycznie, z lotów ptaka. W 1944 roku rządy w Polsce z ramienia Moskwy dzięki obecności Armii Czerwonej na naszych ziemiach obejmują namiestnicy polscy lub nie całkiem polscy komuniści, albo oddelegowani do Polak, do Polski Rosjanie mający zarządzać naszym krajem. I co się dzieje po 45 latach panowania? Komunizm nie jest obalony. Komunizm nie pęka sam siebie. Następuje demontaż kontrolowany tego systemu, w ramach którego to demontażu mamy do czynienia z taką odgórną, kontrolowaną rewolucją. Komuniści dzielą się władzą, w sporej mierze dzielą się władzą ze swoimi własnymi agentami, czego oczywiście najlepszym, ale nie jedynym przykładem jest Lech Wałęsa. A oni sami przepotwarzają się, jedni idą do biznesu, inni występują jako dysydenci, którzy walczyli częściowo z PRL-em w latach 80. 70. Wśród nich byli ludzie, którzy naprawdę w dobrej wierze i dzielnie walczyli, ale wielu z tych było także, którzy od roku 89 zabrali się za to, żeby kreatywnie robić Polakom wodę z mózgu. Żebyśmy nie poznali prawdy o mechanizmach funkcjonowania PRL-u, o tym, że to było państwo policyjne, agenturalne, i żebyśmy nie poznali prawdy o tym, jak połowiczna wolność i demokracja nasza była po roku 89. Żebyśmy nie poznali prawdy o tym, jak patologiczny formalnego punktu widzenia tak właśnie dzieje się w większości krajów europejskich. Są jednak osoby i środowiska, które centrum podejmowania strategicznych decyzji widzą wyjątkowo poza formalnym systemem demokratycznym. Od lat nazywani są zwolennikami systemowej teorii dzieje. Zwracają oni uwagę na grupę Bilderberg, o której mówiłem już wcześniej w jednym z felietonów. Zatem mamy do czynienia z pewnym przekształcenia interesów komunistycznych środowisk, które swoją elitarną pozycję w PRL zawdzięcza mimo aż do osiągnięcia osobowości lub zesłom tylko moskiewskiemu. Dlaczego? Otóż sukces. Dlaczego? Bo potrafiliśmy odnieść się
wiadomość sporej części młodzieży z kosmopolitycznych bzdur i pokazać, że Polska jest wartością, którą w nowoczesnym świecie warto projektować. I oni musieli sięgnąć po nasze hasło, po naszą narrację, żeby usłyszeć o nas społecznie. To, że nikt już tego nie do końca zrozumieli, niech dobry wiesz, uczestniczą w marszałku, to jest normalne, to jest proces społeczny.